tylko pani zechciała po raz drugi przyjąć zaproszenie na nasz festiwal. Ja mam takie poczucie, że jakbym stąd w ogóle nie wyjeżdżała. To jest takie miejsce, do którego się po prostu chętnie wraca. To jest świetny festiwal. A z jakiego powodu, jeżeli mogę panią o to zapytać? Z powodu ludzi? Z powodu filmów, które mają tu niejednokrotnie swoją premierę i później osiągają dalsze sukcesy, czy z powodu ludzi, którzy tworzą ten festiwal? No ja myślę, że z tych wszystkich powodów, trochę odpowiedziała pani za mnie, na pewno ludzie są najważniejsi, ale fakt, że można obejrzeć tutaj te wszystkie filmy, które jakoś zahaczają o tematykę osób niepełnosprawnych, sprawia, że po pobycie tutaj jesteśmy nie tylko bogatsi o wrażenia artystyczne, ale też mądrzejsi i mamy w sobie jakiś taki niesamowity, emocjonalny wsad. Ja zawsze wyjeżdżam stąd strasznie wzmocniona, z poczuciem, że spotkało mnie tutaj coś bardzo ważnego. Czego pani w tym roku będzie szukać w filmach konkursowych jako członek jury oraz reżyser filmowy? Zawsze szukam prawdziwych emocji. To jest dla mnie najważniejsze w filmie. Czyli jakby pani mogła sprecyzować odpowiedź, czego konkretnie będzie pani poszukiwać? Prawdy, różnorakich emocji, czy takiej prawdy płynącej z duszy człowieka? Bo na pewno te wszystkie aspekty, które wymieniłam, znajdą się w tych filmach. A na co pani będzie stawiać jako członek tegorocznego jury? No pani fantastycznie sama odpowiada na te wszystkie pytania. Nie muszę niczego dodawać. Właśnie tak jak powiedziałam, dla mnie w filmach najważniejsze są emocje. Emocje muszą być prawdziwe i odsłaniać prawdę o bohaterach, o ludziach. To jest najważniejsze kryterium. Oczywiście też się liczy pewien warsztat filmowy, poziom jakby tego warsztatu, ale to jest trochę drugorzędne wobec tego, co jest właśnie emocją i przesłaniem. W czwartek spotka się pani z widzami, bo będzie projekcja specjalna pani z serialu Głęboka woda. Co panią zainspirowało do poruszenia tematu pracowników socjalnych? No, myślę, że w jakiejś mierze również pobyt na tym festiwalu. Myślę, że on powinien mieć oprócz tytułu Integracja, ty i ja, to jeszcze inspiracja, bo ten festiwal ma w sobie olbrzymią siłę inspirującą i w jakimś sensie, kiedy nadarzyła się taka możliwość zrobienia takiego serialu, przyszło mi do głowy, że jest w tym, będzie też szansa poruszenia tych tematów, które są ważne na tym festiwalu, tak, które nie są poruszane i które dotykają ludzi szeroko, w szerokim pojęciu wykluczonych. Jeszcze mam ostatnie pytanie. Czy kojarzące się pani słowa z tym festiwalem to? To spotkanie, ważne spotkanie z ludźmi. Mhm. Ważne spotkanie z filmami, z ludźmi tutaj obecnymi i z ludźmi na ekranie. To ja rzeczywiście wielu inspiracji filmowych i wielu dalszych sukcesów zawodowych oraz prywatnych. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.